Zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech. I powiedz na głos: zawsze się spóźniam i nic nie mogę na to poradzić. I oceń prawdziwość tego zdania w skali od 0 do 10, gdzie 10 to jest prawda, 0 nieprawda. Masz nad tym kontrolę. 10 kompletnie tego ogarniesz, nie możesz przestać się spóźniać. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie bój się zmieniać moich zdań, żeby bardziej ci pasowały. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla ciebie, a im bardziej ukonkretnisz runki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi twoje złoto. I zaczynamy na punkcie karate. Pomimo tego, że całe życie zawsze się spóźniam. Spóźniam się na zajęcia, do pracy, na spotkanie. Obojętnie, na którą godzinę jest umówiona. Zawsze się spóźniam. To decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Pomimo tego, że spóźniam się od podstawówki. Ponad 20 lat. Nie mogę tego zmienić. Staram się jak mogę. I mam z tego powodu wyrzuty sumienia. Bo boję się, że inni ludzie pomyślą sobie, że ich nie szanuję. To decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Pomimo tego, że ciągle się spóźniam. Nie potrafię tego zmienić. Nawet jak czasami wyjdę wcześniej, i dodam sobie dodatkowe, i mam więcej czasu, to coś się wydarza. Tramwaj się psuje. Autobus zajeżdża mi drogę. No zawsze się spóźniam. Nigdy nie dojeżdżam na czas. I jest to dla mnie bardzo dokuczliwe. To decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Decyduję się akceptować siebie taką. I otwieram się na wsparcie wszechświata i wszystkich osób w tej grupie, żebym w końcu mogła odkryć, co pod tym siedzi i żebym mogła podjąć decyzję, żeby przestać się spóźniać i żeby zawsze być na czas. I niech tak się stanie. I przechodzimy na brew. Ciągle się spóźniam. Wiecznie się spóźniam. Spóźniam się na zajęcia. Spóźniam się do pracy. Spóźniam się na spotkania. To jest obojętne, na którą godzinę jestem umówiona. Spóźniam się praktycznie zawsze do 15 minut. To się zaczęło już w podstawówce. Bardzo często jest tak, że krótko przed wyjściem z domu mam poczucie, jakby miałam mnóstwo czasu i nagle znajduje się jeszcze wiele rzeczy do robienia. Wszystkie te rzeczy nagle stają się ważne. To jest ważne, żeby je zrobić przed wyjściem. No i wiadomo, spóźniam się. I te spóźnienia zazwyczaj są tolerowane. A ja mam wielkie poczucie, ja mam wielkie wyrzuty sumienia. Czuję się winna wobec tej osoby. I myślę, że ci ludzie myślą, że ja ich wystarczająco nie szanuję. Żeby była na czas. A jednak jest mi to wybaczane i pobłażane. Druga strona medalu jest taka, że ja też często czuję się nieszanowana. Jest to moje wysobne odczucie. Czasami nawet dzieje się tak, że jak mi się w końcu uda wyjść wystarczająco wcześnie, że jak uda mi się zmotywować i zorganizować, to nagle dzieje się coś po drodze,
totalnie zewnątrz. Co sprawia, że i tak nie dojeżdżam na czas. Albo tramwaj się spóźnia, albo są korki. No normalnie jestem skazana na to. Jestem skazana na to, żeby się spóźniać. Nie mogę nigdy być na czas. Jest to dla mnie bardzo dokuczliwe. Nie wiem, jak mogę temu zaradzić. Żadna zewnętrzna motywacja wydaje się nie działać. Żadne moje postanowienia o zmianie nie mają żadnych efektów. Nie wiem, co robić. Jestem sobą rozczarowana. Jestem na siebie zła. Dlaczego nie potrafię się ogarnąć? Dlaczego nie potrafię okazać szacunku innym? Dlaczego nie potrafię szanować czasu innych ludzi? Dlaczego nie potrafię szanować mojego własnego czasu? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego z jakiegoś powodu to jest niebezpieczne? Żeby mieć wystarczająco dużo czasu. I zatrzymaj się. Zamknij sobie na moment oczy, weź głęboki wdech. Zaobserwuj, jak się czujesz. Co się dzieje w tobie? Czy się pojawiły może jakieś odpowiedzi na te pytania, które zadawałyśmy sobie pod koniec? To się tam chwilkę w głowie potelepie, poukłada, zobacz, co się dzieje w ciele. I powiedz sobie na głos jeszcze raz. Zawsze się spóźniam i nic nie mogę z tym zrobić. Zauważ, czy cokolwiek się zmieniło. Tak? W skali 0 do 10. Oceń sobie jeszcze raz prawdziwość tego stanu. I jedziemy dalej. Na karatę. Pomimo tego, że ciągle się spóźniam. Spóźniam się wszędzie. Spóźniam się na każdą okazję. I nie potrafię przestać tego robić. Wydaje mi się, że nie mam na tym kontroli. Nie mam kontroli nad swoim czasem. I cały czas tak się dzieje. I wydaje mi się, że nie mam na to żadnego wpływu. I nic nie jestem w stanie z tym zrobić. To decyduję się akceptować siebie taką. Decyduję się akceptować to, co czuję. I otwieram się na to, by móc uwolnić ten schemat. I by móc poczuć, że to jest bezpieczne. Żeby być na czas. I żeby szanować innych ludzi i ich czas. I niech tak się stanie. I przechodzimy na brew. Ciągle się spóźniam. No dobra, może czuję się trochę lepiej. Może czuję, że mam trochę więcej nad tym kontroli. Ale cały czas nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Jak mam przestać się spóźniać? Dlaczego cały czas się spóźniam? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego zawsze wszystko inne jest ważniejsze od wyjścia na czas? Czemu nie potrafię sobie zorganizować lepiej czasu? Czemu coś we mnie nie pozwala mi uszanować czasu innych ludzi? O co w tym wszystkim chodzi? Ja jestem jak taka łódka na wietrze i targam je raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak jakbym kompletnie nie miała kontroli nad swoim życiem. Jakbym nie miała kontroli nad własnym czasem. Na tym, co decyduję robić z moim czasem. I do tej pory wydawało mi się, że nie mam na to wpływu.
Do tej pory wydawało mi się, że nic się nie da z tym zrobić. Ale teraz uświadamiam sobie, że tak naprawdę to jednak zależy ode mnie. I pomimo bezsilności, którą czułam, to zaczynam to rozumieć, że to jest tylko schemat zachowania. Ten schemat na pewno ma jakieś źródło. I jestem otwarta na to, żeby to źródło zobaczyć. Ale też otwieram się na to, że nie muszę zrozumieć, dlaczego tak było, żeby to zmienić. Mogę podjąć świadomą decyzję, żeby zacząć lepiej zarządzać moim czasem. Mogę zadecydować, że to tylko ja mam kontrolę nad moim czasem. I że to tylko ode mnie zależy, czy będę na czas. Dlatego decyduję się uwolnić to przekonanie. To przekonanie, że zawsze się spóźniam. Bo tak długo, jak mam to przekonanie, tak długo, jak je karmię i cały czas powtarzam, że zawsze się spóźniam, tak długo nie mogę tego zmienić. No bo jeżeli myślę o sobie, że zawsze się spóźniam, no to jak miałabym zacząć robić inaczej? Muszę sobie udowodnić, że mam rację. Jestem człowiekiem, lubię mieć rację. Nie lubię się mylić. Dlatego zdecyduję się zmienić moją rację. Uwalniam to przekonanie, że muszę się spóźniać. Uwalniam to przekonanie z każdej komórki w moim ciele. Uwalniam to przekonanie z każdego włókna mojego bytu. Uwalniam to przekonanie. Uwalniam to przekonanie, że muszę się, że zawsze się spóźniam z każdej sytuacji w mojej przeszłości. Z każdej sytuacji, w której znalazłam dowody na to, że nie można na mnie polegać. Z każdej sytuacji, w której znalazłam dowody na to, że nie szanuję innych ludzi. Że nie szanuję ich czasu. Uwalniam to przekonanie. To ode mnie zależy. Ja już tego nie potrzebuję. Decyduję się wiedzieć, że to jest bezpieczne, żeby zmienić moje przekonanie. To jest bezpieczne, żeby zawsze być na czas. To jest bezpieczne, żeby okazywać szacunek innym ludziom. To jest bezpieczne, żebym ja była szanowana. To jest bezpieczne, żeby mój czas był szanowany. Decyduję się przejąć z powrotem kontrolę nad moim czasem. Decyduję się lepiej wyznaczać priorytety. Decyduję się wiedzieć, myśleć i mówić. Zawsze jestem na czas. Zawsze jestem 5 minut wcześniej. Nigdy nie muszę się śpieszyć. Zawsze jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Nigdy się nie spóźniam. Jestem bardzo punktualna. Decyduję się wiedzieć, że to jest bezpieczne. Jeżeli mam przed tym jakikolwiek opór, jeżeli mam przed tym jakikolwiek lęk, to decyduję się to też uwolnić. Uwalniam ten opór i uwalniam ten lęk. Uwalniam ten opór i lęk z każdej komórki w moim ciele. Uwalniam ten opór i lęk z każdej sytuacji w mojej przeszłości. To jest bezpieczne, żeby być na czas. To jest bezpieczne, żeby szanować czas innych. To jest bezpieczne, żeby mój czas był szanowany.
Jeżeli odkryję tego źródło, to super. Ale nie muszę się na tym fiksować. Mogę uwolnić ten schemat bez odkrywania jego źródła. Podejmuję nową decyzję. Jestem bardzo punktualna. Szanuję innych. Szanuję mój czas. Ja szanuję swój własny czas. Inni szanują mój czas. Inni szanują moją osobę. To jest bezpieczne, żeby okazywać szacunek. To jest bezpieczne, żeby otrzymywać szacunek. Decyduję się wspierać siebie w tym procesie. Decyduję się kochać siebie w tym procesie. Decyduję się mieć dla siebie wyrozumiałość. I decyduję się świadomie kontrolować moje myśli. Decyduję się myśleć o sobie jako o osobie punktualnej. To jest bezpieczne, żeby tak myśleć. To jest bezpieczne, żeby znajdować na to dowody. To jest bezpieczne, żeby być osobą punktualną. I zatrzymaj się, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech. Powiedz sobie jeszcze raz, zawsze się spóźniam i nic nie mogę z tym zrobić. I oceń prawdziwość tego zdania w skali od 0 do 10. Zobacz, co się zmieniło. Zaobserwuj, jak się czujesz. Zapisz sobie to, jak się czujesz. Jeżeli ci pojawiły jakieś wspomnienia, super. Dajcie znać w komentarzu, co się zadziało, co się pojawiło. Jeżeli pojawiły się jakieś tematy, które trzeba pukać, kochane, moje polecam mojego asystenta EFT, przewodnik do samodzielnego opukiwania emocji, który jest dostępny na Etsy, wrzucę go w linku. Później wrzuciłam znowu dla Was promocję, bo nie na dniu świadomym sobie, kiedy ona się skończyła. Więc jest on dostępny w bardzo przystępnej cenie. Dzięki temu przewodnikowi, kochany, możecie sobie po prostu każdy, jakkolwiek temat Wam się pojawi, czy będziecie czekać na zaproszenie korzyści ode mnie, czy nie, możecie w każdej chwili go sobie opukać i ten przewodnik tak naprawdę doskonale uczy Was, w jaki sposób w każdej sytuacji można sobie układać rundki. I na początku korzystamy z rozszerzonej wersji przewodnika, potem powolutku przechodzimy do ułatwionej wersji, bo zaczynamy pamiętać coraz więcej i na samym końcu ten przewodnik ma tylko dwie kartki, bo już mamy wszystko tak obcykane w jednym paluszku, że potrzebujemy tylko takiego, no takie jakby miejsca, żeby sobie zapisać informacje i ewentualnie, żeby mieć taką przypominajkę, co jest ważne w opukiwaniu. No ale kochane, dajcie znać, czy coś się zadziało, czy się pojawiły jakieś wglądy, jakieś odkrycia. Jestem bardzo ciekawa.